Cześć, nazywam się Maciej Maniewski. Witam Cię w swoim salonie i na swoim nowym kanale. Będę przedstawiał tutaj niesamowite metamorfozy. Dzisiaj na fotel zaprosiłem Adriannę Skon, bardzo pozytywną dziewczynę, specjalistę od gier i od dziwnych gadżetów. Jesteście ciekawi tej metamorfozy? Zaczynamy! Witam Cię, Ada. Cześć. Proszę bardzo. Bardzo mi miło, witam w salonie. Mi też jest bardzo miło. Piękne włosy masz. Dziękuję. Nie wiem, co będziemy zmieniać. No właśnie, to będzie chyba bardzo duża zmiana. Nastawiona jesteś na nią? Tak, bardzo. Już się nie mogę doczekać, naprawdę. Już tak od dłuższego czasu myślę nad czymś bardziej szalonym, nad podcięciem, więc no myślę, że to jest odpowiedni czas i odpowiednia osoba, żeby to zrobić. Dziękuję. Słuchaj, masz piękne włosy ale i masz w ogóle bardzo proste włosy. Mm-hmm. Ty je prostujesz prostownicą? Nie, ani nie. Trochę. Wyglądają po prostu na takie, wiesz, idealnie wyprostowane włosy. No to super, to jest duży atut, bo będzie tobie po prostu wygodniej. Masz piękną twarz, bardzo szczupłą. Ale mam wrażenie, że tych włosów, pewnie każda koleżanka ci zazdrości, masz nawet jakby trochę za dużo. Naprawdę? Tak. No to dobrze wiedzieć. Gdybyśmy tylko zrobili taką linię, o której myślę, bo myślę, że idealnie gdybyś miała linię tak mocno poniżej podbródka, taką linię, która będzie linią do obojczyka. I gdybyśmy zrobili tylko taką prostą linię, to tych włosów nagle w którymś momencie zrobi się za dużo tutaj. Dlatego dodatkowo będę chciał zaproponować Tobie takie piękne wycieniowanie włosów. Super. Żeby była na tych włosach taka lekkość, czyli żeby te włosy tutaj miały jakiś taki lekki ruch, żeby to wycieniowanie powodowało taką ładniejszą ich pracę, a jednocześnie lepszy kształt, bo w cięciu najważniejszy jest dobry kształt. Tylko robimy cięcie, czy też kolor? Zostajemy trochę przy blondzie, ale możemy zaszaleć. No to zrobimy coś, co jest teraz bardzo, bardzo modnego, czyli wykorzystamy trochę Twoje odcienie blondów, delikatnie przyciemnimy odrost i powkładamy takie dodatkowe kolory, żeby ten kolor zrobił się taki bardziej trójwymiarowy, żeby te włosy właśnie jeszcze bardziej pracowały. To co, zaczynamy od cięcia? Tak. Okej, Ada, zobacz, teraz to wszystko, co wyczesuję, a trochę ciężko się wyczesuje, trochę was zniszczone włosy w końcach. No, przepraszam. To może nawet dobrze, bo wiesz, najlepszą regeneracją zawsze jest cięcie. Słuchaj, to wszystko, co jest na górze, czyli ta warstwa, którą teraz wydzieliłem, ja będę chciał ją wycieniować. Pokażę Ci to ucieniowanie. Zobacz, to będzie ponad 10 cm włosów, które będą wycieniowane, ale one jak będą opadały później tutaj na twarz, to będą się bardzo ładnie układały. Będą tworzyły takie lekkie pasma na górze, taką właśnie lekkość tego cięcia. Ja chciałbym, żeby te włosy były w długości mniej więcej do obojczyka. Okej? Okay? Dużo. Dużo? Dużo, ale nie, dobrze. Nie rozpoczysz się mi dzisiaj, obiecam. Nie. Nie. Słuchaj, robimy taką długość, ponieważ ona też będzie bardzo fajna. Te włosy trochę chcę, żeby bardziej leciały tobie do przodu, niż leżały tutaj na ramionach. Powiedziałem tobie na początku, że ty masz włosów bardzo dużo. One właśnie tutaj niepotrzebnie tworzą taką objętość. Wtedy to deformuje trochę kształt głowy, niedobrze wtedy wygląda głowa. A jeżeli linia, którą zrobimy, będzie nie prosta, tylko trochę przedłużona, czyli trochę wydłużona do przodu, to wtedy lepiej po prostu układają się włosy. A skąd w ogóle, powiedz, taka potrzeba metamorfozy u Ciebie, bo to często jest, kojarzy się zawsze z jakąś zmianą w życiu, z czymś ważnym. Można dlaczego? Tak powiedzieć, że zaczęłam w sumie coś nowego w swoim życiu, bo jednak jeszcze niedawno byłam w 2-letnim związku, nagle się zakończył i wtedy to 1,5 miesiąca temu ścięłam też 10 cm, teraz zetniemy kolejne 10 cm. Stwierdziłam, że czegoś potrzebuję szalonego i często tak jest, że nowy etap w życiu to nowy kolor włosów, nowa fryzura, żeby zacząć od nowa, więc myślę, że to jest odpowiedni czas teraz. Poza tym troszkę już ten mój blond i może te długie włosy mi się znudziły. Coś nowego fajnie by było wprowadzić w życie. Bo jednak ja swoje życie mam trochę szalone, lubię szalone rzeczy, mam dużo kreatywnych pomysłów, a ten mój blond jest trochę taki nudny, co chyba przyznasz. No, trochę taka grzeczna dziewczynka. Zobaczyłem dzisiaj wchodzącą grzeczną dziewczynkę. Zobaczysz, że jak będziesz wychodziła dzisiaj stąd, to już nie będziesz taka grzeczna. Trochę mozolne przygotowania, przepraszam, ale ja do tego podchodzę zawsze śmiertelnie poważnie. Ja jestem bardzo zaintrygowana, bo nigdy czegoś takiego na głowie nie miałam. Tak? Ale to nie będzie twoja kolejna ulubiona fryzura? Myślę, że mi trochę nie do twarzy. Czym bardziej dokładne te wszystkie linie, podziały, tym później dokładniejsze jest całe cięcie, a na tym punkcie mam trochę hopla. Ada gotowa? Tak. Ja gotowy? Wy jesteście gotowi? Mówię ciąć?
Okej, no to słuchaj, Ada, no to się właśnie zaczyna dziać. Lubisz w ogóle układać swoje włosy? Znaczy, ja w ogóle mam coś takiego, że myję włosy, suszę je od dołu i rozczesuję. I to tyle w sumie, jeśli chodzi o moje włosy. Bardzo fajna będzie ta długość, bo one z przodu będą tak bardzo minimalnie tylko krótsze. Mhm. Co to powoduje? One po prostu się wtedy ładnie układają, a nawet jak sobie je podpinasz, to trochę lepiej te włosy spinają się też do tyłu. Słuchaj, wiesz, tak jest takie powiedzenie, które my bardzo lubimy w gronie fryzjerskim. Ja na koniec będzie coś takiego. Mi się podoba, pani się przyzwyczai. Ale w ogóle masz super włosy. Podoba mi się ta ich struktura. W ogóle jest ich dosyć sporo, także to naprawdę jest fajne. Dobrze się pracuje na takich włosach. Natomiast może to być dla ciebie trochę, Ada, kłopotliwe, bo takie włosy, jeżeli są zniszczone w końcówkach, to po prostu wtedy się puszą i wtedy ty masz dosyć dużo włosów, a wtedy tych włosów się robi po prostu jeszcze więcej, mm-hmm. tak? No i w ogóle totalnie bez sensu, że dużo ich miałaś tutaj, na ramionach. To, mm-hmm. to jest takie poszerzające, ty jesteś mała, szczuplutka. Nie wiem, czy pokazać ci, ile włosów spada? Zobaczę z przodu chyba już. Dobra. Wiesz, ja po prostu cenię ponad wszystko klasykę, bardzo proste, takie klasyczne rozwiązania w cięciach, raczej delikatniejsze koloryzacje. No i tak naprawdę to jest coś, co nigdy się nie znudzi. Mhm. Ja uwielbiam właśnie takie klasyczne, proste formy, bardzo dobre, precyzyjne fryzjerstwo, dobre strzyżenie. Z przodu nawet tak dużo nie ścinamy, widzisz? Minimalnie. Tak. Miałeś mhm. włosy, które były dłuższe z tyłu, takie w ogóle zaokrąglone, a teraz masz włosy wszystkie, zobacz, idealne, równiutkie, leciutko nawet dłuższe mhm. w kierunku przodu, ok? To jest ta długość. I jak? Strasznie było? Nie wiem, jak to wygląda z tyłu, bo na razie z przodu jest ok. Z tyłu trochę sparło, słuchaj, zobacz, ile to jest włosów, nie? No właśnie widzę. Nie wiem, czy to będzie dla ciebie pamiątka, ale trochę ich jest. Okej, okay. To jest długość z przodu. Nie wiem, czy jesteście zaskoczeni, czy nie. Taka długość już zostaje, ale teraz dopiero będzie się działo, bo zabieramy się za górę, czyli robimy dosyć ekstremalne cieniowanie. Gotowi? Zobacz, te włosy, które ścinamy, one były bardzo nierówne, mhm. a teraz tą linię, którą robimy, ta linia jest idealna, równiutka, cięta, mhm. tak bardzo kompaktowo, prosto. Przez to te włosy później jak opadają, ślicznie się układają, i właśnie to powoduje, że te włosy nie rozdwajają się tak bardzo. Mhm. Jest to jedna z moich ulubionych technik, bo jest bardzo prosta. Chodzi też o to, że cięcie to składa się tak naprawdę z dwóch sekwencji. Ta pierwsza na dole, czyli wyrównane włosy, tak? Mhm. I druga na górze. I te dwie warstwy, słuchaj, kompletnie ze sobą nie będą połączone, a mimo mhm. to będą się genialnie układały. I uwaga, to jest już ostatnie pasmo. I koniec pokrzyku. I pokrzyku. Hop. Czujesz się lżejsza? Tak, zdecydowanie. Ta-da! Zobacz, ile włosów. Nigdy nie miałem tak krótkich włosów. To są twoje problemy. Patrz, wszystkie zrzucamy teraz na podłogę. Po prostu nie ma ich. Bum. Od nas, z daleka. No dobra, teraz suszymy włosy. Okej, okay, i po suszeniu mam dla ciebie małą niespodziankę. Okej, okay, słuchajcie, Ada prawie gotowa. Teraz dosłownie ostatnie szlify, ostatnie cięcia, a więc sprawdzamy sobie jeszcze każdą linię. Pokażę wam, na czym polega układanie tych włosów. A więc jeżeli włosy są obcięte w taki sposób, że są trochę dłuższe z przodu, to właśnie wtedy pięknie do przodu się układają. I to ci dam, aby te linie były po prostu perfekcyjne. Fryzurę mamy w podstawie bardzo symetryczną, a więc te włosy są troszeczkę dłuższe z przodu. Zobaczcie, jaki to jest kształt. A więc to, że włosy są wycieniowane, powoduje od razu, że ładnie nam się podnoszą, głowa jest bardziej zgrabna, głowa nie jest szeroka, po prostu lepiej się układają. Nigdy nie miałam tak ściętych włosów. No to miło mi bardzo. Zobacz, na czym też to będzie polegało. Te włosy się zrobiły takie bardzo plastyczne. Widzisz? Mhm. Zobacz. Robi się piękny, cudowny kształt. Kamil Wilamowski. Cześć, witam cię. Cześć. Hej, Kamil. Ada. Miał cię poznać. Senior stylista w salonie Maniewski.
facet, który o kolorach wie bardzo dużo. Nie wiem, co wy na to. Żeby Ada miała dzisiaj trochę bardziej różowe włosy. Jestem za. Fajnie, trzeba szaleć. I mamy dużo odcieni, których przydałoby się jednak je troszkę zjednoliczyć, tak? To prawda. Historia jest długa pewnie, tak? To prawda, zobacz, masz takich kilka odcieni tutaj, tak? Mamy... Jak się weźmie do góry, to wszystko... Widzisz, jak bierzemy kolor do góry, to mamy taki jeden kolor, drugi kolor, trzeci kolor. Mhm. Później zrobimy refleksy, one będą fajnie się mienić między, wiesz, resztą włosów. I całość uzupełnimy już, akurat już moją... Refleksem. Że tak powiem, tajemnica, myślę, że kolor dodamy, będzie okej. Okay. No Ada, myślę, że świat oszaleje. No naprawdę jest efekt wow. Ja sama jestem teraz pod wielkim wrażeniem, aż nie wiem co powiedzieć. Wyglądasz po prostu... Jak na czerwony dywan. Dokładnie. Słuchaj, kolor jest po prostu genialny, absolutnie. Zobacz te przejścia. Widzisz, są różne odcienie tak naprawdę, bo mamy kolory i fiolety, i róże, i cieplejsze te odcienie, które są tutaj, wiesz, przy twarzy. No, wygląda to po prostu niesamowicie. Daj trochę głowę do tyłu jeszcze. Zobacz, fajne też jest to, że te włosy, one pięknie pracują, czyli całe to cięcie też dało niesamowity kształt. No, no. To jest po prostu efekt wow, no, wyglądasz niesamowicie. Jak się czujesz? Super, naprawdę, ja chyba w życiu nie miałam tak cudownej fryzury. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Dziękuję za zaufanie, wyglądasz przepięknie, podbijaj świat dziewczyną. Dzięki za dziś. Jak mogłem, zrobiłem najlepiej swoje zadanie. Ada jest bardzo zadowolona. Jeśli tobie się podoba, pisz w komentarzu, subskrybuj i do zobaczenia niedługo.